Zwierzę, które jest bohaterem tego artykułu, mogłoby być wzorem do naśladowania także dla ludzi. Po tym, jak kociak znalazł bezbronne zwierzątko, którego szanse na przeżycie były bliskie zera, nie zastanawiał się dwa razy i postanowił działać. Nie mieści się w głowie, jak niesamowity gest wykonał w kierunku przedstawiciela zupełnie innego gatunku. Według wszelkich zasad, takie rzeczy nie powinny mieć miejsca. Jego niezwykłe zachowanie stało się przedmiotem dyskusji na jednym z forów internetowych, na które wrzucono nietypowe zdjęcie. Ludzie nie mogli uwierzyć własnym oczom. Niesamowite zwierzę złamało prawa natury? Zupełnie przeciwstawiło się regułom panującym w świecie natury. Słabsi i bezbronni przeważnie nie mogą liczyć na długie i spokojne życie bez pomocy osób trzecich, najczęściej człowieka. To urodzony drapieżnik, który kocha polować i nie zawsze robi to po to, by zaspokoić głód, czasem jest to dla niego po prostu forma rozrywki. Tym bardziej wśród komentatorów niezwykłego zdjęcia pojawiło się niedowierzanie. Miłośnicy szopów i oposów, którzy zebrali się na jednej z grup na Facebooku, nie mogli uwierzyć w historię, którą poznali. Okazało się bowiem, że zwierzę, które znalazło bezbronnego i małego oposa, wcale nie postanowiło go zabić, a wręcz przeciwnie. Dwukropek rodzicielska nie zna granicka, która niedawno urodziła, wychowywała swoje kociaki i patrzyła, jak te rozkosznie dokazują. Kiedy maluchy zaczęły powoli korzystać z ogródka i poznawać go, ponieważ zaczęły chodzić, jedno z nich przyniosło małego, bezbronnego, porzuconego oposa. Nikt nie wiedział, czy noworodek został porzucony przez, czy mały kociak myślał, że to świetna zabawka. K postanowiła, że zaopiekuje się małym oposem, pomimo, że w przyrodzie raczej należą do wrogich obozów. Karmiła go swoim mlekiem, które nadal posiadała z racji, że karmiła swoje dzieci. Zwierzę nie potrzebowało szczególnych zaproszeń, aby częstować się tym smakołykiem. Dwa. Dzieci płakały, widząc, co policja robi z tatą, który zabrał je na spacer. Nagranie pojawiło się w sieci, opos dołączył do kociej rodziny, które trafiło pod skrzydła kociej mamy. Szybko zaadoptowało się do nietypowych warunków i zaczęło traktować koty jak swoją rodzinę. Zdjęcia oposa wrzucone na grupę prezentują małego zwierzaka przyczepionego do szyi swojej nowej mamy. Widok jest naprawdę niecodzienny, ale mówi wszystko o tym, że matczyna to ten rodzaj miłości, który nie ma granic. Źródło: